chcemy, żeby w prawie znalazł się zapis zakazujący udziału dzieci w polowaniach. To jest niezwykle istotny problem. W polowaniach biorą udział nawet czterolatki. Małe dzieci biorą udział w zabijaniu zwierząt, są tego świadkami. Są świadkami patroszenia, są świadkami tego, jak się zwierzęta dobija. Wreszcie oglądają ten tak zwany pokot, czyli zakończenie polowania, ułożenie martwych zwierząt. Powstała petycja do prezydenta Komorowskiego o to, żeby nas poparł, żeby poparł wniosek o to, żeby do polskiego prawa w sposób wyraźny wprowadzić zakaz udziału dzieci w polowaniach. Polskie prawo do tej pory zawiera przepis mówiący o tym, że dzieci nie mogą być świadkami zabijania zwierząt kręgowych, co jest interpretowane w ten sposób, że dotyczy to tylko zwierząt rzeźnych. Czyli na przykład nie można by wziąć dzieci na wycieczkę do rzeźni. Natomiast polowania się z tej definicji wymykają, taka jest powszechna interpretacja. Myśliwi uważają, że to ich nie dotyczy i dzieci są regularnie prowadzone na polowania. Ze szkodą dla siebie, dla swojej psychiki, co potwierdzają organizacje chroniące prawa dzieci. W naszej koalicji związanej ze zmianami w prawie łowieckim jest UNICEF Polska, Fundacja Dzieci Niczyje, które popierają te postulaty, właściwie same je sformułowały. Sformułowały też petycję do prezydenta. No i wreszcie powstaje kwestia tego, że pozwalając na udział dzieci w polowaniach, wychowujemy kolejne pokolenia ludzi, dla których podstawowy kontakt z przyrodą, z dziką przyrodą, to jest kontakt za pomocą strzelby. Natura wzbudza w nas zazwyczaj najbardziej wzniosłe i szlachetne emocje. Natomiast kiedy my nasz kontakt z naturą sprowadzamy do strzelania z broni palnej, no to można sobie zadać pytanie o naturę naszego człowieczeństwa, o to, gdzie idziemy i w jakim kierunku wychowujemy kolejne pokolenia.